Na przełomie września i października 2013 roku stolica i największe miasto Ukrainy, Kijów, był miejscem 43. Kongresu Apimondia i targów Apiexpo. Miasto malowniczo położone nad brzegami Dniepru ma niezwykle bogatą, ale i skomplikowaną historię. Założone zostało na początku V wieku przez Wikingów jako placówka handlowa na szlaku łączącym Konstantynopol ze Skandynawią. Z końcem IX wieku zapanowania Olega Mądrego miód i wosk były jednymi z głównych towarów eksportowych Rusi do Bizancjum. W Kijowie z końcem X wieku Włodzimierz I Wielki przyjął symboliczny chrzest w imieniu całej Rusi. Ślady bogatej historii Kijowa, mimo dwóch wojen światowych, które zniszczyły miasto, przyciągają wzrok każdego turysty. To m.in. zabytkowe zespoły cerkiewno-klasztorne ze słynnym Soborem Sofijskim, odbudowanym z gruzów Soborem Michajłowskim, cerkiew świętego Andrzeja czy słynna Pieczerska Ławra, położona na wysokim brzegu Dniepru. Od zarania dziejów Ruś Kijowska nie miała szczęścia do pokojowej egzystencji. Na początku XI wieku została zdobyta przez Bolesława Chrobrego. Dwa wieki później padła łupem Tatarów. Przez dwa stulecia była częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na mocy Unii Lubelskiej miasto zostało stolicą województwa kijowskiego, włączonego do korony polskiej. W połowie XVII wieku wschodnia Ukraina wraz z Kijowem została opanowana przez kozaków Chmielnickiego, na kolejne wieki trafiając pod dominację rosyjską. Samodzielne państwo ukraińskie rozpoczęło swój prawdziwie niepodległy byt dopiero z końcem XX wieku, po upadku Związku Radzieckiego. Współcześnie stolica Ukrainy to nie tylko centrum życia politycznego kraju, ale również jeden z jej głównych ośrodków przemysłowych, kulturalnych i naukowych. Odkryj europejską miodową krainę. To hasło towarzyszyło 43. Kongresowi Apimondia i targom Apiexpo. Głównymi organizatorami imprezy były Bractwo Pszczelarskie Ukrainy, Unia Pszczelarskiej Ukrainy, a także Ukraińskie Laboratorium Badania Jakości Produktów Rolnych i Bezpieczeństwa. Oficjalnego otwarcia kongresu i targów dokonali Tatiana Wasylkiewska, prezydent kongresu i szefowa komitetu organizacyjnego oraz prezydent Apimondi Gilles Razia. Przybyłych powitali również przedstawiciele prezydenta Ukrainy, ministra rolnictwa, mera Kijowa i głównych sponsorów imprezy. Część naukowa kongresu przebiegała pod hasłem Sięgając poza ul, pszczelarstwo i globalne wyzwania. Była poświęcona możliwościom wpływu potencjału przemysłu pszczelarskiego na rozwiązywanie globalnych problemów ludzkości. Podobnie jak podczas poprzednich kongresów, sporo uwagi poświęcono tak istotnym kwestiom jak zanieczyszczenie środowiska, nadmierna chemizacja rolnictwa i wpływ tych czynników na spadającą światową populację pszczół. Z kolei specjaliści apiterapii dyskutowali o możliwościach wykorzystania miodów i produktów pszczelich w aktywnej profilaktyce chorób cywilizacyjnych, a nawet w walce z epidemiami czy pandemiami. W konferencjach naukowych wzięło udział ponad 800 specjalistów różnych dyscyplin wiedzy z całego świata, którzy przedstawili blisko 400 referatów, komunikatów i publikacji naukowych oraz ponad 600 prezentacji posterowych.
175 targowych stoiskach API Expo prezentowały się firmy pszczelarskie, przedstawiciele organizacji pszczelarskich, pszczelarze zawodowi i hobbyści, naukowcy, badacze, handlowcy i reprezentanci firm związanych z pszczelarstwem. Targi API Expo byłyby z pewnością bogatsze, gdyby nie skomplikowane procedury odpraw granicznych obowiązujące na Ukrainie. Z tego powodu mniej liczna była m.in. reprezentacja firm produkujących sprzęt pszczelarski czy urządzenia do pozyskiwania i rozlewu miodów. Nie zawiedli zwiedzający, tłumnie odwiedzający targi, a język polski było słychać nader często. W targach brało bowiem udział 13 polskich firm. Do Kijowa przyjechało także kilkanaście autokarów z około 700 polskimi pszczelarkami i pszczelarzami. Dla wielu z nich była to niepowtarzalna okazja poznania wszystkiego, co najnowsze na światowym rynku pszczelarskim. Zapraszamy na stoisko firmowe sądeckiego Bartnika i TOW Bartnik z Izasławia, na którym zaprezentowane zostały miody odmianowe, miody ekologiczne, produkty pszczele, miody pitne oraz bogata oferta wydawnicza, książkowo-filmowa. Pośród książek znalazły się dwie publikacje przygotowane specjalnie z okazji ukraińskiej apimonki. Były to ukraińsko-rosyjskie wydanie albumu Henrycha Gricza Nie bójmy się pszczół oraz ukraińska wersja książki Jerzego Marcinkowskiego Jak prawidłowo prowadzić pasiekę. Najbogatszą targową prezentację przygotowała firma Tomasza Łysonia z Kent. Było to zarazem największe targowe stoisko ze sprzętem pszczelarskim. Firma zaprezentowała bardzo szeroką ofertę miodarek, kuli czy wyposażenia pracowni pasiecznej. Zapraszamy na krótki spacer po pozostałych polskich stoiskach. Pośród wystawców z naszego kraju zaprezentowały się firmy Adamek, Andrzej Kokoszka, Anna i Mariusz Wąsowie, Apikos, Korpo, Huzar, Lankow i Pszczelarz Kozacki. Interesującą prezentację przygotował Śląski Związek Pszczelarski z Katowic. Byli też przedstawiciele Biowetu z Puław. Nie zabrakło silnej reprezentacji Polskiego Związku Pszczelarskiego. Powierzchnia wystawienicza targów API Expo obejmowała blisko 60 tysięcy metrów kwadratowych. Zaprezentowali się na niej wystawcy z ponad 70 krajów świata. Jak można było się spodziewać, najliczniej reprezentowane było pszczelarstwo ukraińskie i rosyjskie oraz krajów Unii Europejskiej. Spore stoisko Korei Południowej nie tylko promowało dalekowschodnie pszczelarstwo, ale też zapraszało na kolejny kongres i targi, które odbędą się w 2015 roku właśnie na Półwyspie Koreańskim. Oczywiście zauważalna była obecność miodowych potentatów, firm z Chin i Argentyny.
Z okazji do promowania swych miodów skwapliwie skorzystali pszczelarze z Indii, Pakistanu oraz Turcji, ubiegającej się o organizację Apimondi w 2017 roku. Dla firm w jakikolwiek sposób związanych z branżą pszczelarską targi ApiExpo są wyjątkową okazją do zaprezentowania światu nie tylko dotychczasowego dorobku, ale również najnowszych osiągnięć czy propozycji usprawnień technologicznych w hodowli pszczół, pozyskiwaniu miodów i produktów pszczelich. Uwagę zwiedzających przyciągał zarówno sprzęt przeznaczony do codziennego użytku pasiecznego, w tym szeroka oferta uli różnego typu, jak i drobny sprzęt pszczelarski. Sporym zainteresowaniem potencjalnych nabywców prowadzących pasieki towarowe cieszyły się m.in. zestawy do produkcji miodów sekcyjnych, linie do produkcji węzy czy gotowych plastrów, różne rodzaje sztucznej węzy, wagi pasieczne wysyłające SMS-y, mini maszyny do pozyskiwania pierzgi czy też dyfuzory propolisu. Były różnych wielkości i wydajności linie do odsklepiania i odwirowywania miodu oferowane prowadzącym duże pasieki towarowe. Można było również przyjrzeć się z bliska niemieckiej automatycznej linii do produkcji węzy. Z roku na rok coraz bogatsza, bardziej atrakcyjna i kolorowa staje się oferta wszelkiego rodzaju ubiorów pszczelarskich. Daje się także zaobserwować swoista moda na odzież promującą na różne sposoby pszczoły, miody, produkty pszczele oraz aktywną ochronę świata owadów zapylaczy. To z pewnością fakt wielu akcji prowadzonych na świecie, mających na celu zwrócenie uwagi na kolosalne znaczenie pszczół dla całego ekosystemu naszej planety i jej mieszkańców. Jak na każdych targach ApiExpo, także na ukraińskich odbywały się liczne konkursy, w tym na najlepsze miody odmianowe, miody pitne, najciekawsze wydawnictwa i najatrakcyjniej przygotowane stoiska. Dla wystawców ApiExpo przygotowano 100 medali, 41 złotych, 31 srebrnych i 28 brązowych. Zobaczmy, co przyszło oceniać i doceniać targowym jurorom. We'll be right back.
Stoisko sądeckiego Bartnika odwiedził Wiktor Juszczenko, były prezydent Ukrainy, pszczelarz z krwi i kości. To dzięki jego zabiegom i mocnemu wsparciu udzielonemu podczas sprawowania godności głowy państwa Ukraina z sukcesem zakończyła starania o organizację Apimondi. Wiktor Juszczenko otrzymał z rąk Janusza Kasztelewicza dwie najnowsze publikacje wydawnictwa Sądecki Bartnik. Ukraińsko-rosyjskie wydanie albumu Heinricha Gricza Nie bójmy się pszczół oraz ukraińską wersję książki Jerzego Marcinkowskiego Jak prawidłowo prowadzić pasieki. Wiktor Juszczenko to także dobry znajomy sądeckiego Bartnika, goszczony przed kilku laty w Stróżach. Nic więc dziwnego, że spotkanie trwało kilkanaście minut. Rozmowie sprzyjał łyk miodu pitnego Maćka. Nie była to bynajmniej wymiana uprzejmości, lecz przede wszystkim fachowa rozmowa o pszczelarstwie na Ukrainie i w Polsce. Sympatyczną wizytę ukraińskiego polityka, a także bez wątpienia najbardziej znanego w tym kraju pszczelarza, zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie oraz pełne żartu i humoru pożegnanie. Przez stoisko firmowe sądeckiego Bartnika przewinęła się trudna do policzenia ilość gości. Oczywiście byli pośród nich przyjaciele oraz dobrzy znajomi z poprzednich kongresów i targów. Jest ich niemało, bowiem gospodarstwo pasieczne Sądecki Bartnik uczestniczy w światowych spotkaniach pszczelarskich nieprzerwanie od 1995 roku. Ukraińsko-rosyjskie wydanie albumu otrzymała również w prezencie Tetiana Wasylkiwska, prezydent kongresu i szefowa komitetu organizacyjnego Apimondi. Jak wspomnieliśmy wcześniej, Apimondia to nie tylko kongres i targi, to także wielka światowa promocja pszczelarstwa, a pszczoły są na niej wszechobecne, rzec by można, na różne sposoby. Prezentowano więc wystawy fotograficzne, których podmiotem i przedmiotem były najpracowitsze z owadów. Konstruktorzy uli zachwalali najnowsze rozwiązania służące dobrostanowi rodzin pszczelich. Postery zachęcały do bliższego poznania pszczelego świata. Bardzo interesująca była wystawa włoskiej artystki zajmującej się fotografią,
Mariny Galandra. Nie zabrakło prac plastycznych przygotowanych przez dzieci. Była również wystawa malarstwa inspirowanego pszczołą, ulem, pasieką i pracą pszczelarza. Gospodarze Apimondi przedstawili bardzo bogatą prezentację rękodzieła ludowego i artystycznego. Oczywiście z pszczołą w roli głównej. W programie towarzyszącym kongresowi Targom znalazła się możliwość poznania historii oraz współczesności ukraińskiego pszczelarstwa. Ukraińskie Narodowe Muzeum Pszczelarstwa zostało otwarte w Palczykach koło Kijowa w połowie 1980 roku. Misją placówki jest dokumentowanie i prezentacja historii pszczelarstwa, a także propagowanie nowoczesnych technologii. Integralną częścią ekspozycji jest skansen pasieka. Muzeum nosi imię Petra Prokopowicza, uważanego za ojca współczesnego ukraińskiego pszczelarstwa. Petro Prokopowicz był absolwentem Akademii Mohylańskiej w Kijowie, naukowcem, pedagogiem, nauczycielem, utalentowanym biologiem, ale nade wszystko pszczelarzem praktykiem, pionierem racjonalnej hodowli pszczół, założycielem pierwszej na świecie szkoły pszczelarstwa. Jego pomysły przyczyniły się do znacznego postępu w ukraińskim pszczelarstwie już w połowie XIX wieku. Był m.in. konstruktorem ula z ramkami sekcyjnymi do zbioru miodu. Prace naukowe Prokopowicza, szczególnie te poświęcone nowym sposobom i technologiom zbierania miodów, publikowane były wówczas w wielu krajach Europy i Stanach Zjednoczonych. Ekspozycja muzealna pokazuje również związki człowieka z pszczołą od czasów prehistorycznych do współczesności, a eksponaty pochodzą niemal ze wszystkich zakątków świata. Jednak muzeum i otaczający je skansen prezentuje przede wszystkim bogatą, wielowiekową historię ukraińskiego pszczelarstwa, dorobek naukowy, najbardziej znanych pszczelarzy, najróżniejsze techniki i technologie prac pasiecznych, aż do czasów nam współczesnych. Warto przy tej okazji przypomnieć, że pszczelarstwo ukraińskie u progu XXI wieku to około 400 tysięcy pszczelarzy amatorów i zawodowców posiadających 3,5 miliona rodzin pszczeli. Największe pasieki prowadzone przez pszczelarzy zawodowych liczą nierzadko ponad 1500 pni, a ich wielkość nie jest w tym kraju niczym nadzwyczajnym. Hodowla pszczół to często zajęcie przechodzące w ukraińskich rodzinach z pokolenia na pokolenie. Tak więc ilość mniejszych pasiek, a także pasiek przydomowych też specjalnie dziwić nie powinna. Na zachodzie Ukrainy, gdzie większość ludzi utrzymuje się z rolnictwa,
Pozyskiwanie i sprzedaż miodu jest poważnym źródłem dochodu dla wielu gospodarstw domowych. Roczna produkcja miodu na Ukrainie szacowana jest na około 70 tysięcy ton. Pod tym względem daje to temu krajowi piąte miejsce na świecie po Chinach, Indiach, Argentynie i Stanach Zjednoczonych. Na eksport trafia średnio około 13 tysięcy ton ukraińskich miodów, a ich głównymi odbiorcami są kraje Unii Europejskiej. Specjaliści podkreślają, że pszczelarstwo ukraińskie to nie tylko siła tradycji, lecz również bardzo zdrowe podstawy. Na osiągane przez nie wyniki składa się wiele czynników, pośród których za najważniejsze uważa się mocne, zdrowe i pracowite linie pszczół oraz żyzne gleby sprzyjające występowaniu obfitych pożytków. Od czasu likwidacji kołchozów w rolnictwie praktycznie nie używa się środków chemicznych i stosuje niewiele nawozów. Także z przyczyn ekonomicznych przy zwalczaniu chorób pszczół sięga się na ogół po metody naturalne niż po farmaceutyki czy środki chemiczne. Ponadto większość prac pasiecznych nadal wykonywana jest ręcznie, sprawdzonymi od wieków metodami. Importerzy cenią sobie przede wszystkim ukraińskie miody wielokwiatowe, akacjowe, lipowe, a także gryczane i rzepakowe. W ofercie turystycznej adresowanej do uczestników i gości Apimondi znalazły się nie tylko wycieczki po najważniejszych zabytkach i atrakcjach Kijowa, ale także tak zwane wycieczki techniczne do firm i zakładów pszczelarskich. Można było również poznać, jak funkcjonują ukraińskie gospodarstwa agroturystyczne, w których podstawy egzystencji stanowią pasieki oraz szeroka oferta związana z aktywnym wypoczynkiem i rekreacją. Sądecki Bartnik wrócił z Kijowa z dwoma brązowymi medalami targów API Expo. Prestiżowe nagrody cieszące się wielkim uznaniem w świecie pszczelarskim Janusz Kaszterewicz odbierał za ukraińsko-polskie wydanie albumu Heinricha Gricza Nie bójmy się pszczół oraz za stoisko firmowe w kategorii stoisk średniej wielkości. Najwięcej spośród targowych medali trafiło do pszczelarzy ze Słowacji i Rosji, po 15. 10 krążków powędrowało do rąk pszczelarzy z Wielkiej Brytanii. Jedyny złoty medal targów API Expo, który przypadł Polsce, trafił w pełni zasłużenie do firmy Tomasza Wysonia w kategorii Duże Stoisko. Była to jedyna zagraniczna firma, której udało się przygotować nie tylko bardzo bogatą, ale też kompleksową ofertę wystawienniczą.
6 dni 43. Światowego Spotkania Pszczelarzy minęło bardzo szybko. Na zakończenie kongresu, już tradycyjnie, dokonano wyboru królowej miodu. Tym razem tytuł trafił do urokliwej przedstawicielki Turcji. Flaga Apimondi przekazana została przedstawicielom Korei Południowej, która w połowie września 2015 roku podejmie uczestników 44. Apimondi. Ogłoszono również, że gospodarzem Kongresu i Targów w roku 2017 będzie turecki Stambuł. Uczestników Kongresu żegnała w imieniu organizatorów prowadząca jego obrady Tatiana Wasylkiewska oraz prezydent Apimondi Gilles Aratia. Kolejna Apimondia przeszła do historii. Ukrainę i Kijów żegnamy prezentacją narodowych tańców tej pięknej, europejskiej, miodowej krainy.
Czy wiesz, jakie składniki naturalne zawiera łyżeczka miodu? Miód żywi! Zwiększa odporność organizmu. I leczy. Jedz miód. Nie daj się grypie. Bo miód to natury cud! Poznaj dobrą żywność. Najlepsze miody odmianowe poleca Gospodarstwo Pasieczne Sądycki Bartnik.